Mateusza 22, Vers 1 bis Vers 14. Od 1 do 14 wiersza. 22 rozdział Ewangelii Mateusza, od 1 do 14 wiersza. A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego, przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. In Vers 2 haben wir gelesen, das Reich der Himmel ist gleich geworden. W drugim wierszu czytaliśmy, że Królestwo Niebios jest podobne. Insgesamt gibt es im Matthäus-Evangelium 10 Gleichnisse, die so anfangen. W Ewangelii Mateusza mamy około 10 podobieństw, które w ten sposób się zaczynają. Das, was wir hier gelesen haben, ist das vorletzte. To, co żeśmy akurat przeczytali teraz, jest tym przedostatnim podobieństwem. Das Reich Gottes, das besteht hier auf dieser Erde. Że Królestwo Niebieskie, ono znajduje się na tej ziemi. Die Versammlung Gottes, die hat ein himmlisches Teil. Zgromadzenie Boże ma dział niebiański. Deswegen wird sie auch in Ewigkeit bestehen. Dlatego ono też będzie zachowane aż do wieczności i w wieczności. Aber dieses Reich, das besteht hier auf der Erde. Ale królestwo, ono istnieje tu na ziemi. Und es wird auch einmal ein Ende haben. A więc ono kiedyś się zakończy. In einem Reich, da gibt es Herrschaft. W jakimkolwiek królestwie zawsze występuje panowanie. Und in diesem Reich Gottes, da ist der Herr Jesus derjenige, der die Herrschaft hat. A w tym Królestwie Niebieskim właściwie Bożym, jest Pan Jezus, który ma panowanie, który panuje. Der Herr Jesus wird einmal sichtbar wieder auf diese Erde kommen. Pan Jezus kiedyś, jak wiemy, przyjdzie widzialnie na tę ziemię. Dann werden ihn alle sehen. Wtedy wszyscy go zobaczą. Das ist nicht bei der Entrückung der Gläubigen. To nie będzie miało miejsce przy pochwyceniu wierzących. Da kommt er uns entgegen. Wtedy przyjdzie on nam naprzeciwko. Er ruft die Gläubigen zu sich. On wezwie wierzących, zawoła do siebie. Und wir treffen mit ihm zusammen in den Wolken, in der Luft. I my się z nim spotkamy na powietrzu, w obłokach. Aber eine Zeit später wird der Herr Jesus sichtbar auf diese Erde kommen. Ale jakiś czas później Pan Jezus widzialnie przyjdzie na tę ziemię znowu. Und dann wird er hier der Herr der Herren und der König der Könige sein. I wtedy on będzie tym pasterzem swoich owiec i będzie królem wszystkich królów. Jetzt ist der Herr Jesus im Himmel. A teraz Pan Jezus jest w niebie. Aber dieses Reich, das besteht schon. Ale królestwo to już istnieje. Aber er, der König in diesem Reich, ist im Himmel. Ale on, który jest królem tego królestwa, jest w niebie. Und das ist das, was uns hier das Matthäus-Evangelium zeigt, wenn es von dem Reich der Himmel spricht. I właśnie to jest to, co nam pokazuje Ewangelia Mateusza, kiedy mówi o Królestwie Niebios. Das Reich ist auf der Erde. Królestwo jest tu na ziemi. Aber der König, der Herr Jesus, er ist im Himmel. Ale król, Pan Jezus, ten jest w niebie. Dieses Reich, das ist überall da, wo der Herr Jesus Einfluss hat. A więc królestwo jest tym obszarem, na który Pan Jezus ma wpływ. In der Zeit, in der wir heute leben, können wir sagen, es ist da, wo die Christenheit besteht. W czasie, w którym my żyjemy, możemy powiedzieć, że jest to ten obszar, w którym znajdują się chrześcijanie. Nicht im Buddhismus. To nie jest obszar, w którym znajdują się ludzie wierzący w Buddę. Da glaubt man, Buddha habe die Herrschaft. Bo ci ludzie wierzą w panowanie Buddy. Nicht im Islam. Nie w islamie. Da spricht man von Allah. Bo tam mówi się o Allahu. Aber den Herrn Jesus, den anerkennt man nicht. Ale Pana Jezusa się tam nie uznaje. Dass er die Herrschaft hat. Że on miałby panować tam. Aber in der Christenheit nennt man sich nach seinem Namen. Ale w chrześcijaństwie właśnie nazywa się według jego imienia. Ja tu muszę etwas dazu sagen. Ja. Weil wir sagen, unsere Christenheit begründet sich auf Taufe. Verstehst du dieses Wort? Ja. Aber du meinst jetzt über Christus, ne? Es geht um Christenheit. Das Wort kommt von Christus. Ja, aber du kannst ruhig das mit der Taufe erklären. Wenn man sich taufen lässt, dann bekennt man sich zu... Chodzi o to, że my, chrześcijanie, opieramy się na tym, co jest Chrystusa. Jesteśmy Chrystusowi. Wszyscy chrześcijanie uznają Chrystusa. Da gibt es Menschen, die lassen sich christlich taufen, aber sie haben gar kein Leben aus Gott. Są tacy ludzie, którzy po prostu chrzczą się chrztem chrześcijańskim, pomimo tego, że nie mają życia z Boga. Aber sie gehören auch zu diesem Reich. Ale oni w ten sposób też należą do tego królestwa. Dann gibt es auch welche, die bekennen sich zu dem Herrn Jesus und sie haben wirklich Leben aus Gott. Są też tacy, którzy przyznają się do Pana Jezusa i mają rzeczywiście życie z Boga. Natürlich, sie gehören zur Familie Gottes. Ci oczywiście należą też do rodziny Bożej. Sie gehören zu der Versammlung Gottes. Oni należą do zgromadzenia Bożego. Aber sie sind auch in diesem Reich. I oni też są w tym królestwie. Also, dieses Reich hat einen weiteren Umfang als die Versammlung. A więc zakres królestwa jest szerszy niż zakres zgromadzenia. Es umfasst alle die, wo der Herr Jesus eine gewisse Herrschaft ausübt. Bo to jest obszar, w którym Pan Jezus ma jakiekolwiek panowanie. Wir werden das gleich noch etwas genauer verstehen. My to za niedługo dokładniej zrozumiemy przy rozważaniu tego. Jetzt zeigt der Herr Jesus in diesen Gleichnissen vom Reich der Himmel immer verschiedene Aspekte. I teraz Pan Jezus, mówiąc o Królestwie Niebieskim, pokazuje różne jego aspekty. Hier zeigt er, dass dieses Reich ist wie ein König, der seinem Sohn Hochzeit macht. Tu akurat widzimy, że to królestwo jest podobne do króla, który sprawił wesele swemu synowi. Dieser König, das ist Gott. Tym królem jest Bóg. Gott macht seinem Sohn, dem Herrn Jesus, ein Hochzeitsfest. Bóg swojemu synowi, czyli Panu Jezusowi, przygotowuje wesele. Da merken wir, wie es Gott daran liegt, den Herrn Jesus groß zu machen. Widzimy więc, jak Bogu zależy na tym, aby uczynić wielkim Pana Jezusa. Das ist immer der Gedanke in dem Reich, der Herr Jesus soll groß gemacht werden. I właśnie mówiąc o królestwie, tam cały czas pojawia się myśl, aby wywyższyć Pana Jezusa. Er ist ja der Herr, der Herrscher in diesem Reich. Bo on jest Panem i panującym w tym królestwie. Und er soll groß gemacht werden. I on ma być, powinien tam być wielkim. Auch in unserem Leben. I również i w naszym życiu. Auch in unseren Familien. Również w naszych rodzinach. Machen wir den Herrn Jesus groß? Czy czynimy Pana Jezusa wielkim? Geht es uns darum, ihm Freude zu machen? Czy chodzi nam również o to, aby Jego ucieszyć? Das ist ganz einfach, das verstehen auch die Kinder. To czyni się bardzo prosto, o to rozumieją również dzieci. Der Herr Jesus möchte gerne, dass wir ihm in unserem Leben Freude machen. Pan Jezus pragnie, abyśmy w naszym życiu czynili Mu ciągle radość. Wir machen ihm Freude, wenn er in unserem Leben etwas sieht, was ihm gut gefällt. My czynimy Mu radość wtedy, kiedy On w naszym życiu może zauważyć coś takiego, co Mu się podoba. So wie deine Eltern sich freuen, wenn du etwas tust, was sie gerne haben. Tak samo jak rodzice cieszą się z Ciebie, kiedy czynisz coś dla nich, co im sprawia przyjemność. So freut sich der Herr Jesus, wenn wir uns so verhalten, wie es ihm gefällt. I tak właśnie Pan Jezus cieszy się również, jeśli nasze zachowanie Mu się podoba. Hier ist also die große Absicht Gottes, den Herrn Jesus groß zu machen. A więc tym największym zamiarem, wielkim zamiarem Boga jest to, aby uczynić Pana Jezusa wielkim. Es soll eine Hochzeitsfeier stattfinden. A więc miał tutaj on uczynić wesele. Und dann steht in Vers 3, dass jetzt Knechte ausgesandt werden. I teraz w wierszu 3 czytamy, że on posyła swoje sługi. Und diese Knechte sollen die Eingeladenen für dieses Hochzeitsfest rufen. I ci słudzy mają wezwać zaproszonych na to wesele. Das geschah zum Beispiel in Matthäus 10. To na przykład widzimy w Mateusza Ewangelii, rozdział 10. Vers 1, da sendete Herr Jesus seine 12 Jünger aus. Czytamy tam, że przywołał 12 uczniów swoich. Und Vers 5. I wiersz 5. Da sagt er ihnen, wo sie hingehen sollen. I tam w wierszu 5 mówi im Pan Jezus, gdzie oni mają iść. Sie sollen zu den Israeliten gehen. Oni mieli iść do Izraelitów. Nicht zu den Nationen. Nie do narodów. Und sie sollten sagen, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. I oni mieli mówić, przybliżyło się Królestwo Niebios. Sie sollten eine gute Botschaft verkündigen. Oni mieli tam wtedy zwiastować dobrą nowinę. Damit die Menschen den Herrn Jesus annehmen. Aby ludzie przyjęli Pana Jezusa. Das waren diese Knechte, die ausgesandt wurden, um die Hochzeitsgäste zu rufen. I to właśnie czynili, czy mieli czynić ci słudzy, którzy mieli wzywać zaproszonych na wesele. Aber was geschah? Ale co się stało? Sie wollten nicht kommen. Oni nie chcieli przyjść. Sie wollten den Herrn Jesus nicht annehmen. Oni nie chcieli przyjąć Pana Jezusa. Sie haben gerufen, kreuzige ihn. Oni krzyczeli, ukrzyżuj go. Sie haben die Einladung Gottes nicht angenommen. Oni nie przyjęli Bożego zaproszenia. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. To jest bardzo interesująca myśl. Wenn dir jemand etwas schenken möchte, jeśli chcesz coś komuś podarować, sagst du dann nein. To wtedy ktoś mówi nie. Wir nehmen doch alle gerne ein Geschenk an. My wszyscy chętnie przyjmujemy podarunki. Und jetzt möchte Gott den Menschen etwas schenken, eine Einladung zu einem Hochzeitsfest. A Bóg przecież też chce podarować człowiekowi zaproszenie na wesele. Aber sie sagen nein, wir wollen das nicht. Ale ludzie mówią nie, my nie chcemy tego. Wir sehen, wie die Menschen die Gnade Gottes ablehnen. Widzimy więc, jak ludzie odrzucają Bożą łaskę. Sie wollen Gott nicht geben. Nichts geben. Nichts geben. Oni nie chcą Bogu niczego dać, aber sie wollen auch von Gott nichts annehmen. I również niczego nie chcą od Boga wziąć. In Kapitel 21, w rozdziale 21, Vers 34, wierszu 34, da schickt Gott Knechte, von den Weingärtnern etwas zu bekommen. To czytamy, że tam Bóg wysyła sługi, aby coś wzięli od wieśniaków. Aber sie wollen nichts geben. Ale oni nie chcieli nic dać. Hier in unserem Abschnitt, da möchte Gott den Menschen etwas schenken. A tu w naszym odcinku Bóg chce coś ludziom podarować. Und da wollen sie das nicht annehmen. A oni nie chcą tego wziąć. Das ist der natürliche Mensch. Taki jest naturalny człowiek. Er hasst Gottes Heiligkeit und er hasst Gottes Gnade. On nienawidzi Bożej świętości i nienawidzi Bożej łaski. Er ist nicht bereit, Gott etwas zu geben. On nie jest gotowy, aby Bogu coś dać. Aber er will auch nichts von Gott annehmen. Ale też i nic nie chce od Niego przyjąć. In Vers 4 haben wir dann gelesen, dass noch einmal Knechte ausgesandt werden. W wierszu 4 czytamy, że jeszcze raz posyła On swoje sługi, inne sługi. Jetzt heißt es, teraz czytamy, dass alles schon bereitet ist. Że wszystko jest przygotowane. Am Ende von Vers 4. Alles ist bereit. Na końcu tego wiersza 4 czytamy: wszystko jest gotowe. Dieses alles ist bereit hat eine besondere Bedeutung. To wszystko ma bardzo szczególne znaczenie. Es zeigt uns, dass das Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Mówi nam to o tym, że dzieło Pana Jezusa na krzyżu Golgoty się stało, miało miejsce i zostało zakończone. Warum kann Gott die Menschen einladen? Dlaczego może Bóg ludzi teraz zapraszać? Weil der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha alles gut gemacht hat. Bo Pan Jezus na krzyżu Golgoty uczynił wszystko dobrze. Er hat alles bereitet. On wszystko przygotował. Dafür ist er am Kreuz gestorben. I dlatego on umarł na krzyżu. Und dazu ist er auferstanden. I dlatego on też i zmartwychwstał. Und damit ist alles vollbracht. I dlatego wszystko się dokonało. Alles ist bereitet und die Einladung kann ausgehen. Wszystko zostało przygotowane i dlatego można było wysłać zaproszenie. Noch einmal schickt Gott Knechte an die Geladenen. Jeszcze raz Bóg posyła sług do tych ludzi. Die gleiche Gruppe von Menschen wie in Vers 3 wird noch einmal angesprochen. Ta sama grupa ludzi, która była zapraszana w wierszu 3, jeszcze raz jest zapraszana. Wir hatten gesehen, dass das die Menschen aus dem Volk Israel waren. Myśmy mówili o tym, że byli to ludzie z narodu izraelskiego. Wenn wir mal in Apostelgeschichte 3 nachlesen, czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 3. Da spricht Petrus in Vers 17 seine Brüder an, die aus dem Volk Israel. To Piotr w wierszu 17 jeszcze raz zwraca się do swoich braci, do tych z narodu izraelskiego. Und er sagt in Vers 19, tut nun Buße und bekehrt euch. I on w 19 wierszu później mówi, upamiętajcie i nawróćcie się. Damit Vers 20 Zeiten der Erquickung kommen. Aby, tak jak w wierszu 20 czytamy, nadeszły czasy ochłody. Noch einmal geht die Einladung aus an Israel. Jeszcze raz wtedy zwrócono zaproszenie do Izraela. An die Geladenen. Do tych zaproszonych. Aber in Vers 5 sehen wir, dass sie gleichgültig sind. Ale w wierszu 5 widzimy, że oni byli obojętni. Sie kümmern sich nicht um diese Einladung. Oni w ogóle się nie zainteresowali tym zaproszeniem. Und in Vers 6 finden wir solche, die gewalttätig sind. A w wierszu 6 widzimy tych, którzy działają z przemocą. Zunächst zu den Gleichgültigen. Najpierw, jeśli chodzi o tych obojętnych. Hier wird uns gezeigt, dass es solche sind, die keine Zeit haben für diese Einladung, weil sie sich um ihren Acker oder um ihren Handel kümmern. Widzimy, że to są tacy ludzie, którzy nie mają czasu, bo oni zajmują się swoją rolą i swoją pracą. In Lukas 14 in der Parallelbeschreibung dieses Gleichnisses, w Łukasza 14 rozdziale, w tym podobieństwie, które również tam jest opisane, da wird es noch etwas genauer erklärt. Tam jest troszeczkę to dokładniej wyjaśnione. Wir finden dort insgesamt 3 Ausreden. Tam właściwie znajdujemy 3 wymówki. In Lukas 14, Vers 18 sagt der erste, ich habe einen Acker gekauft. W wierszu 18 czytamy, że jeden mówi, kupiłem pole. In Vers 19 sagt der zweite, ich habe 5 Joch Ochsen gekauft. W wierszu 19 następny mówi, kupiłem 5 par wołów. Und in Vers 20 sagt der dritte, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. A w wierszu 23 mówi, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Diese Geladenen sind gleichgültig gegenüber der Einladung Gottes. Ci ludzie właśnie są obojętni w stosunku do zaproszenia Bożego. weil ihnen andere Dinge wichtiger sind. Bo inne rzeczy są dla nich ważniejsze. Der erste hatte den Acker gekauft. Ten pierwszy, który kupił pole, das ist der irdische Besitz. To jest posiadłość ziemska. Der zweite hatte Ochsen gekauft, damit wollte er arbeiten. Ten drugi kupił woły i chciał przez to z nimi pracować. Und der dritte hatte gerade geheiratet, also eine Familie gegründet. A trzeci się ożenił i chciał założyć rodzinę. Der irdische Besitz, der Beruf, die Arbeit und die Familie können mich gleichgültig machen gegenüber Gott. A więc ziemska majętność, praca albo rodzina może sprawić, że będę obojętny sprawom Bożym. Alle drei Dinge sind nicht böse. Te trzy rzeczy nie są same w sobie złe. In allen drei Bereichen soll der Christ auch treu sein seinem Herrn. W tych trzech zakresach chrześcijanin powinien być wierny swojemu Panu. Irdischen Besitz sollen wir treu verwalten. Te majątności ziemskie, które mamy, w tym musimy być wierni. Im Beruf sollen wir treu unsere Arbeit tun als dem Herrn. Jeśli chodzi o pracę, to musimy tak samo być wierni jak Panu. Vielleicht sind auch welche hier, die sind noch nicht im Beruf. Może też są tutaj tacy, którzy jeszcze nie pracują. Aber das gleiche gilt für die Schule. Ale to samo dotyczy szkoły. Oder für die Arbeit zu Hause. Albo pracy, którą wykonujemy w domu. Da dürfen wir es treu erfüllen, treu sein als dem Herrn. Możemy w tych właśnie na tych miejscach być wierni tak jak Panu. Und auch in der Familie sollen wir treu dem Herrn sein. I również prowadząc nasze rodziny powinniśmy być wierni Panu. Ihr Männer liebt eure Frauen. Wy mężowie miłujcie swoje żony. Was für ein hoher Maßstab wird da in Epheser 5 gesagt? Jaka wielka miara pokazana nam jest w liście do Efezjan 5. Genau so, wie Christus die Versammlung geliebt hat. Dokładnie tak samo jak Chrystus, który umiłował zgromadzenie. Lieben wir so unsere Frauen? Czy my tak miłujemy swoje żony? Oder suchen wir Männer uns selbst in unserer Ehe? Albo szukamy w naszych małżeństwach samych siebie, przyjemności dla samego siebie. Christus hat sich selbst für die Versammlung hingegeben. Pan wydał siebie za zgromadzenie. Sind wir bereit, unsere Frauen so zu lieben? Czy jesteśmy gotowi, aby tak miłować nasze żony? Die Frauen dürfen mit der Hilfe des Herrn ihren Männern untergeordnet sein. Nasze żony czy żony powinny być swoim mężom uległe, tak jak Panu. Die Kinder, die dürfen ihren Eltern gehorchen. Dzieci powinny być posłuszne swoim rodzicom. Die Väter sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen. A ojcowie nie powinni pobudzać do gniewu swoich dzieci. Sie sollen sie großziehen oder aufziehen in der Furcht des Herrn. Oni powinni wychowywać się w bojaźni pańskiej. So sehen wir, dass wir in diesen drei Bereichen als Christen dem Herrn Jesus treu sein dürfen. A więc widzimy, że w tych trzech zakresach jako chrześcijanie powinniśmy być Panu wierni. Aber diese drei Bereiche sollen uns nicht gleichgültig machen gegenüber der Sache Gottes. Ale te rzeczy nie mogą nas czynić obojętnymi w stosunku do rzeczy Bożych. Wir können uns verlieren im irdischen Besitz. Also unsere ganze Energie in den irdischen Besitz stecken. My możemy tak żyć, że będziemy tracić całą energię właśnie na te ziemskie rzeczy. Wir können alle Energie in unseren Beruf stecken. My możemy całą energię wykorzystać pracując. Und wir können unsere ganze Zeit und Energie in die Familie stecken. Również prowadząc rodzinę możemy tam stracić całą energię swoją. Und wenn dann der Herr uns ruft zu einer Sache, haben wir kein Ohr frei. A potem, kiedy Pan będzie nas wołał do siebie, nie będziemy mieli siły. Hier in diesem Gleichnis machten diese Dinge die Geladenen gleichgültig gegenüber der Einladung Gottes. W tym właśnie zaproszeniu oni wykazują obojętność Bożym rzeczom. Sie wollten einfach nicht kommen. Oni po prostu nie chcieli przyjść. Sie hatten genug mit ihrem Acker, mit ihren Ochsen, mit ihrer Frau. Ich zadowalała albo majętność, albo żona, albo prasa. In Vers 6 haben wir dann die Gewalttätigen gesehen. A w 6. wierszu wspomnieliśmy tych, którzy czynili przemoc. Das sind die, die Boten Gottes verfolgt haben. To są ci, którzy prześladują tych posłańców Bożych. Sie griffen die Knechte Gottes und misshandelten und töteten sie. Oni pochwycili Bożych sług, znieważyli i pozabijali. So hatten sie den Herrn Jesus getötet und ans Kreuz gebracht. Tak też uczynili z Panem Jezusem i zaprowadzili go na krzyż. So haben sie die Gläubigen ins Gefängnis gebracht. Tak oni też prowadzili czy zamykali ludzi wierzących w więzieniach. Und so haben sie Stephanus gesteinigt. I tak samo też i potem ukamionowali Szczepana. Aber dann kommt Vers 7. Ale potem czytamy w wierszu 7, der König wurde zornig, że król się rozgniewał. Gott setzt ein Ende. Bóg powiedział koniec. Gott hatte in Gnade und Langmut gewartet. Bóg oczekiwał w łasce i w cierpliwości. Er hatte seine ganze Liebe aufgewandt, um dieses Volk zu gewinnen. I on całą miłość i całą pokazywał tym ludziom, aby ich pozyskać. Er hatte viele Propheten geschickt. On wielu proroków wysłał. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt. On wysłał swego własnego syna. Er hat auch danach noch einmal einen Appell an ihr Herz und Gewissen gerichtet. On potem raz jeszcze skierował jeden apel do ich serc i sumień. Aber sie haben nicht gewollt. Ale oni nie chcieli. Und jetzt kommt ein zeitliches Gericht. A teraz następuje Sąd. Der König schickt seine Heere aus, bringt die Mörder um und setzt ihre Stadt in Brand. Bo król wysłał swoje wojska, wytracił owych morderców i spalił miasto. Dieses zeitliche Gericht, das ist eingetreten, als im Jahr 70 nach Christus Jerusalem zerstört wurde. I ten sąd miał miejsce nad Izraelem wtedy, kiedy w 70 roku to miasto zostało zniszczone przez Rzymian. Dass tatsächlich diese Stadt in Brand gesteckt worden. Rzeczywiście to miasto zostało spalone. Das war ein zeitliches Gericht über dieses Volk. To był sąd, który odbył się już w określonym czasie przez Boga nad tym ludem. Aber sollte jetzt alles verloren sein? Ale czy teraz wszystko już miało zostać stracone? Sollte jetzt die Hochzeit ausfallen? Czy wesele miało się nie odbyć? Es war doch alles bereitet. Przecież wszystko było przygotowane. Und so schickt der König in Vers 8 seine Knechte wieder aus. I widzimy, że w wierszu 8 król znowu wysyła swoich sług. Er sagt, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen, also die aus dem Volk Israel, waren nicht bereit zu kommen. I mówi, wesele jest przygotowane, ale ci zaproszeni, a więc ci z narodu izraelskiego, oni nie przyszli, nie byli godni. Sie waren nicht würdig, diese Gnade Gottes zu erleben. Oni po prostu nie byli godni, aby skorzystać z tej Bożej łaski. Aber ich will, dass diese Hochzeit gefeiert wird. Ale on mówi, ja przecież chcę to wesele, aby się odbyło. Ich will dieses Fest für meinen Sohn haben. Ja chcę, aby mój syn się weselił. Ich möchte, dass der Festsaal voll wird. Ja chcę, aby sala była zapełniona. Und jetzt schickt er sie an die Kreuzwege der Landstraßen. A więc teraz wysyła ich na rozstajne drogi. Und er sagt, so viele irgend ihr findet, die ladet zur Hochzeit ein. I mówi, kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Wenn die Boten zuerst nur zu Israel geschickt wurden, kiedy ci słudzy byli tylko skierowani do Izraela, dann werden sie jetzt zu allen Menschen geschickt. Wtedy, to teraz słudzy są wysyłani do wszystkich ludzi. Sie sollen einladen, so viele sie finden. I oni mieli zaprosić wszystkich, których napotykają. Es gibt keine Beschränkung mehr. Nie ma już teraz żadnych ograniczeń. Die Einladung Gottes, die geht jetzt an alle Menschen. Zaproszenie Boże, które jeszcze dzisiaj jest rozsyłane, skierowane jest do wszystkich ludzi. Nicht nur an Menschen aus Israel, an Menschen aus allen Völkern. Nie tylko do ludzi z Izraela, ale do ludzi z wszystkich narodów. An Menschen in Polen, an Menschen in Deutschland, an Menschen überall. Do ludzi z Polski, z Niemiec, do wszystkich ludzi. In Markus 16 schickte Herr Jesus die Jünger und sagt, predigt der ganzen Schöpfung. w 16 rozdziale Ewangelii Marka mówi: głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Das heißt, er sendet sie aus zu allen Menschen. A więc ona skierowana, to zaproszenie skierowane jest do wszystkich ludzi. Die Knechte gehen los in Vers 10. I teraz ci słudzy idą w wierszu 10. Und sie bringen alle zusammen, die sie finden. I oni sprowadzili wszystkich, których napotkali. Ich möchte mal eine Frage an uns stellen. Teraz możemy postawić sobie pytanie. Sind wir auch solche Knechte, die ausgehen, um einzuladen zu dieser Hochzeit? Czy jesteśmy sługami, którzy wyszli, aby zapraszać na to wesele? Gott möchte uns auch gebrauchen als solche Knechte. Bóg też nas chce użyć, abyśmy byli takimi sługami, die hingehen zu den Menschen und sie einladen, którzy idą do ludzi i zapraszają ich, in die gute Botschaft des Evangeliums zu bringen, aby przynieść ludziom tą dobrą nowinę, Ewangelię. Gott möchte diese Knechte gebrauchen, um den Hochzeitssaal zu füllen. Bo Bóg chce użyć tych sług, aby wypełnić swoją salę. Und das Schöne ist, die Knechte machen wirklich keinen Unterschied. I to piękne, co tutaj widzimy, jest to, że słudzy rzeczywiście nie czynią żadnej różnicy. Sie sprechen alle an. Oni wszystkich napotkanych zagadnęli. Angesehene Menschen, wszystkich ludzi, których spotkali, aber auch Menschen, die in dieser Welt nicht angesehen sind. Ci, którzy są znamienici, ale też i ci, którzy nie są poważani w tym świecie. Sie bringen alle zusammen, sowohl böse als gute. Oni wszystkich zapraszali, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Wenn es um die Frage der Errettung geht, dann sind alle Menschen böse. Jeśli oczywiście chodzi o sprawę dotyczącą zbawienia, to wszyscy ludzie są źli. Niemand ist in sich selbst passend für Gott. Bo nikt sam z siebie nie jest takim, który by pasował i mógł stanąć w Bożej obecności. Alle brauchen den Herrn Jesus, den Heiland. Wszyscy potrzebują Zbawiciela, Pana Jezusa Zbawiciela. Dazu werden wir noch kommen. I on też dlatego przyszedł. Aber es gibt Menschen, die sind in den Augen der Menschen gut. Ale są też tacy ludzie, którzy przez innych ludzi uważani są za dobrych. Die sind vielleicht berühmt in dieser Welt. Może oni są znani w tym świecie, sławni. Die haben vielleicht ein hohes Amt. Może oni sprawują wysokie urzędy. Sie tun vielleicht gute Werke. Może oni też i bardzo dobre uczynki czynią. Aber sie brauchen auch den Heiland. Ale również i oni potrzebują Zbawiciela. Sie brauchen auch die Einladung. I oni też potrzebują zaproszenia. In der Bibel gab es auch solche Menschen. W Biblii przecież znamy takich ludzi. Zum Beispiel ein Hauptmann Cornelius. Na przykład ten setnik Korneliusz. Das war ein guter, frommer, gottesfürchtiger Mensch. To był dobry, bogobojny, uznawany mąż. Alle achteten ihn. Wszyscy go uznawali. Aber er brauchte den Heiland. Ale on też potrzebował Zbawiciela. Und so geht Petrus zu ihm und bringt ihm dieses Evangelium. I tak właśnie Piotr poszedł do niego i przyniósł mu Ewangelię. Aber es gibt auch Menschen, die sind in den Augen dieser Welt böse. Ale są też tacy ludzie, którzy w oczach tego świata uważani są za złych. Ich denke an den Räuber, der neben dem Herrn Jesus am Kreuz hing. Myślałem akurat o tym łotrze, który wisiał obok Pana Jezusa. Da hatten die Menschen gesagt, der ist so böse, der muss gekreuzigt werden. Ludzie wołali przeciw niemu, to jest taki morderca, zbójca, że trzeba go ukrzyżować. Aber auch dieser Mensch fand den Heiland. Ale również ten człowiek znalazł Zbawiciela. Und er kann hören, heute wirst du mit mir im Paradies sein. I mógł usłyszeć, dzisiaj będziesz ze mną w raju. So gehen diese Knechte also aus zu allen Menschen. A więc ci słudzy poszli do wszystkich ludzi. Wir wollen auch keinen Unterschied machen. I również i my nie czyńmy żadnej różnicy. Wir wollen nicht sagen, nein, zu dem gehen wir nicht. Nie mówmy tak, a do tego nie pójdę. Der ist uns zu schlecht. On jest za zły. Oder zu dem gehen wir nicht, der ist uns zu gut, zu hoch. A do tego też nie pójdę, bo to jest taki dobry człowiek, albo może sławny. Allen Menschen ausnahmslos gilt die Einladung. Wszystkim ludziom, bez wyjątku, zwiastowane, przyniesione zostało zaproszenie. Und dann kommt das Ende von Vers 10. Der Hochzeitssaal füllt sich mit Gästen. I teraz pod koniec wiersza 10 czytamy, że sala weselna została zapełniona gośćmi. Gott kommt zu seinem Ziel. Bóg doprowadził swój cel do końca. Er möchte seinen Sohn ehren und groß machen. On chciał uczcić swojego syna, uczynić go wielkim. Und jetzt füllt sich der Saal mit Gästen. I teraz wypełniła się sala gośćmi. Dann kommt der König herein. I teraz wchodzi król. Und dann schaut er sich nicht den prächtigen Saal an. I patrzy teraz na tą wspaniałą salę. Dann schaut er nicht nach den Ochsen und dem Mastvieh, nach dem guten Essen. Nie patrzy na to, nie patrzy na te woły i bydło, które zostało tuczne pobite, i na to jedzenie, które tam jest. W jaki sposób, albo na co spogląda teraz król? On teraz patrzy na gości. On teraz interesuje się gośćmi, którzy przyszli, aby świętować na tym weselu. On patrzy teraz na tych, którzy przyszli na to zaproszenie. On bardzo dokładnie na nich patrzy. I teraz znajduje jednego, który nie ma szaty weselnej. Die geschichtliche Situation erklären. Ja chciałbym teraz cośkolwiek, jedną uwagę powiedzieć odnośnie historii. Damals im Orient war es üblich, dass der Einladende auch die Hochzeitskleider zur Verfügung stellte. W tamtych, na tamtych obszarach ziemi, które tutaj są na wschodzie, było też tak, że ten, który zapraszał na wesele, stawiał do dyspozycji szaty weselne tym gościom. Wenn ein solcher König eine Hochzeit machte, dann bereitete er den Saal vor. A więc taki król, jak urządzał ucztę, to przygotowywał salę. Dann bereitete er die Speisen vor. On przygotowywał jedzenie. Aber er suchte auch die passende Kleidung für die Gäste aus. Ale on również szukał i przygotowywał odpowiednie szaty dla tych gości. Und die Hochzeitsgäste bekamen ein solches Kleid. I ci goście otrzymywali właśnie takie odzienie. Dann kam keiner auf die Idee, dieses Kleid nicht anzuziehen. I żaden z nich nie wpadł na pomysł, aby odrzucić taką szatę. Der König hatte es ja so vorbereitet. Przecież to uczynił, przygotował sam król. Wovon spricht das jetzt in der geistlichen Bedeutung? Jakie by to miało dla nas duchowe znaczenie? Wer bei Gott sein möchte, der muss ein passendes Kleid haben. I to ma takie znaczenie, że jeśli ktoś z nas chce stanąć obok Boga, to musi mieć odpowiednie odzienie. Und was ist dieses passende Kleid? A co to jest to odpowiednie odzienie? Sind es die guten Werke? Czy to są nasze dobre uczynki? Nein. Nie. Ist es eine gute Erziehung? Czy to jest nasze dobre wychowanie? Nein. Nie. Ist es eine christliche Taufe? Czy to może jest chrześcijański chrzest? Nein. Też nie. Ist es die Tatsache, dass man regelmäßig zu den Versammlungsstunden kommt? Czy może jest to, że regularnie uczęszczamy na zgromadzenia? Nein. Nie. Reicht es, in einem Elternhaus mit gläubigen Eltern aufzuwachsen? Czy może wystarczy, aby być wychowanym w domu wierzących rodziców? Das alles macht uns nicht passend für die Gegenwart Gottes. To wszystko, cośmy wymienili, nie czyni nas pasującym do obecności Bożej. Es gibt nur eins, was uns passend macht für diese Gegenwart Gottes. Jest tylko jedna rzecz, która nas może przyodziać, abyśmy mogli stanąć w Bożej obecności. Und das ist den Herrn Jesus anzunehmen. A to jest przyjęcie Pana Jezusa. Er ist sozusagen dieses Hochzeitskleid, was Gott den Menschen anbietet. To jest obrazowo mówiąc, on jest obrazowo mówiąc tą szatą, którą Bóg daje człowiekowi. Und die, die einmal in der Gegenwart Gottes sein wollen, die müssen ihn anziehen. I ci, którzy chcą być w Bożej obecności, muszą Jego przyodziać. In 1. Korinther 1, w pierwszym liście do Koryntian 1, Vers 30 steht, dass wir in Christus Jesus etwas geworden sind. Jest napisane, że wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie. In Er ist uns geworden Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. On stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i świętością i odkupieniem. Das ist das Kleid, was wir brauchen. To jest odzienie, które potrzebujemy. Ohne ihn können wir in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Bez niego nie ostaniemy się w Bożej obecności. Nun habe ich am Anfang gesagt, dass in diesem Reich zwei Sorten Menschen sind. Ale powiedziałem na początku, że w tym królestwie są dwie grupy ludzi. Da sind solche, die sich zu dem Herrn Jesus bekennen und die wirklich Leben aus Gott haben. To są ci, którzy wyznają Pana Jezusa i rzeczywiście mają życie z Boga. Sie haben sich bekehrt, haben den Herrn Jesus angenommen. Oni nawrócili się i przyjęli Pana Jezusa. Sie haben das richtige Hochzeitskleid angezogen. Oni rzeczywiście przyodziali właściwą szatę weselną. Aber es gibt auch solche, die haben nur ein Lippenbekenntnis. Ale są też tam w tym królestwie tacy, którzy wyznają tylko ustami. Die sagen, ja, wir wollen auch zu dem Herrn Jesus gehören. Oni mówią, tak, my też chcemy należeć do Pana Jezusa. Aber sie haben sich nicht bekehrt, sie haben kein Leben aus Gott. Ale oni się nigdy nie nawrócili i nie mają życia z Boga. Sie haben nicht das richtige Hochzeitskleid angezogen. Oni nie przyodziali właściwej szaty weselnej. Vielleicht glauben sie, durch ihre guten Werke vor Gott bestehen zu können. Może właśnie oni uważają, że przez dobre uczynki będą mogli stanąć. Z powodu dobrych uczynków będą mogli stanąć przy Bogu. Aber der König, der fragt jetzt in Vers 12. Ale teraz ten król pyta się w wierszu 12. Freund, przyjacielu, wie bist du hier hereingekommen? Jak tu wszedłeś? Er sagt, Freund. On mówi, przyjacielu. Liegt darin nicht die ganze Liebe, die Gott zu den Menschen hat? Czy nie widzimy tutaj miłości, którą Bóg ma do wszystkich ludzi? Diese Liebe, in der er sie einlädt, kommt zu mir, um Hochzeit zu feiern. Miłości, w której on mówi, chodźcie do mnie, aby świętować wesele. Diese Liebe Gottes, die zieht auch heute noch die Menschen. Ta miłość Boża, która jeszcze dzisiaj pociąga ludzi. Und auch uns darf die Liebe des Christus drängen, ihnen die gute Botschaft zu bringen. I również miłość Chrystusowa powinna nas przyciskać, aby ludziom tę dobrą nowinę zanieść. Aber er muss die Frage stellen, wie bist du hier hereingekommen? Ale teraz on musiał postawić pytanie, jakżeś tu wszedł? Das macht uns deutlich, dass man eigentlich nur hereinkam, wenn man das rechte Kleid anhatte. A więc te słowa jasno nam pokazują, że nie można wejść na wesele bez odzienia, właściwego odzienia. Und der König muss jetzt fragen, du hast ja kein Hochzeitskleid an. I on też musiał mu powiedzieć, ty nie masz szaty weselnej. Was machst du hier? Wie bist du hereingekommen? Jakżeś tu wszedł? Co ty tu robisz? Dann stehen nur diese kurzen Worte. Er aber verstummte. I teraz czytamy kilka tylko słów, a on oniemiał. Manchmal hört man die Menschen sprechen. Niekiedy słyszy się ludzi mówiących. Sie sagen, wenn ich mal vor Gott stehe, dann werde ich ihm sagen, was ich alles Gutes getan habe. Którzy mówią, jeśli stanę przed Bogiem, to ja wszystko mu powiem, co dobrego uczyniłem. Und dann werde ich ihm mal sagen, wie schwer das war hier auf der Erde. I ja mu też powiem, jak tu ciężko miałem się na ziemi. Aber weißt du, wie es wirklich sein wird? Ale wiesz, jak to właściwie tam będzie? Wenn sie vor Gott stehen, werden sie kein Wort sagen. Że jeśli staniesz przed Bogiem, to nie wypowiesz ani jednego słowa. Auch dieser Mensch hier, der blieb stumm. Tak jak ten człowiek, oniemiejesz. Vor dem Herrn Jesus wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Przed Panem Jezusem zamilkną wszelkie usta. Wenn die Menschen dann einmal vor ihm stehen, kiedy ludzie staną przed nim, dann werden sie wissen, wir haben es falsch gemacht. Będą od razu wiedzieli, uczyniliśmy źle. Wir haben es gewusst, aber das Angebot nicht angenommen. Myśmy wiedzieli, a nie przejęliśmy tego, co on nam mówił. Wir sind verloren und es ist unsere Schuld. Jesteśmy zgubieni i to jest nasza wina. Es wird kein Wort mehr gesagt. Żadne słowo nie zostanie wtedy wypowiedziane. Aber jetzt kommt in Vers 13 dieses ernste Gericht. A teraz w wierszu 13 oglądamy ten poważny sąd. In Vers 7 hatten wir ein zeitliches Gericht gesehen. W wierszu 7 widzieliśmy sąd, który odbył się w pewnym czasie. Jetzt in Vers 13 finden wir ein ewiges Gericht. Ale w wierszu 13 oglądamy sąd, który będzie trwał wiecznie. Und dieses ewige Gericht ist ein ganz persönliches Gericht. A ten sąd opisany w wierszu 13 będzie całkiem osobistym sądem dla każdego człowieka. Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Zwiążcie jemu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Ein ganz persönliches Gericht. Całkiem osobisty sąd. So wird jeder einmal ganz persönlich vor Gott stehen. Każdy osobiście stanie kiedyś przed Bogiem. Und wer den Herrn Jesus nicht angenommen hat, der wird dieses Urteil hören. I kto nie przyjmie Pana Jezusa, usłyszy ten osąd. Werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. In die Finsternis draußen. To jest ciemność na zewnątrz. Das bedeutet weg von Gott. To znaczy od Boga odrzuconym być. Das ist dieser Ort, der hier gemeint ist, wo es absolute Trennung von Gott gibt. To jest miejsce, w którym jest się całkowicie oddzielonym od Boga. Wo kein göttliches Licht mehr hinfällt. Gdzie nie padnie już żadne Boże światło. Finsternis. Ciemność. Schreckliches Teil derer, die den Herrn Jesus nicht annehmen. Straszny dział tych wszystkich, którzy nie przyjmą Pana Jezusa. Wir haben eben daran gedacht, die Liebe des Christus drängt uns. Myśmy mówili o tym, że miłość Chrystusowa przyciska nas. Und jetzt müssen wir den Vers nehmen, da wir den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. A teraz musimy powiedzieć, wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, mówmy, idźmy do ludzi. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Schreckliches Teil derer, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben. Straszny dział tych, którzy nie przyjmą Pana Jezusa. Die ihn angenommen haben, a ci, którzy go przyjęli, die das Hochzeitskleid angezogen haben, którzy przyodziali się w szatę weselną, die bekleidet sind mit dem Herrn Jesus und so vor Gott stehen, którzy są przyodziani Panem Jezusem i tak stoją przed Bogiem. Was für ein herrliches Teil haben sie auf ewig. Jaki dział wspaniały będą mieli ci w wieczności, na wieki. Ein Hochzeitsmahl, das spricht von Freude und Glück. Wesele mówi nam przecież o radości i szczęściu. Gott ist da und freut sich über die, die gekommen sind. Bóg tam jest i on cieszy się z powodu tych wszystkich, którzy przyszli. Gemeinschaft mit Gott und ewige Freude. Społeczność z Bogiem i wieczna radość. Als der jüngere Sohn in Lukas 15 nach Hause kommt, kiedy ten marnotrawny syn powrócił do domu ojca, da macht der Vater ihm auch ein Festessen. To również i tam ojciec przygotował mu ucztę. Da holt er auch das beste Kleid und bekleidet ihn damit. On przyniósł tę najlepszą szatę i ją go przyodział. Und dann steht in Lukas 15 Vers 24. Tam czytamy później w Łukasza 15 wiersz 24. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Oni zaczęli się weselić. Nirgendwo wird gesagt, dass sie wieder aufhörten. Tam nie jest napisane, że oni w którymś momencie skończyli się weselić. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Oni rozpoczęli wesele. Wenn heute ein Mensch zu dem Herrn Jesus kommt. I tak samo, jeśli dzisiaj człowiek przychodzi do Pana Jezusa. Bekleidet wird mit diesem Kleid des Heils. Jest przyodziany szatą zbawienia. Dann kommt er in die Gemeinschaft mit Gott. To przychodzi do społeczności z Bogiem. Und dann fängt die Freude an. I rozpoczyna się radość. Und es ist eine Freude, die nie aufhört. I to jest taka radość, która się nigdy nie kończy. Ihr Lieben, hier auf dieser Erde wird diese Freude, die wir jetzt schon haben, manchmal durch die Umstände des Lebens überdeckt. Niekiedy ta radość przykryta jest tymi okolicznościami życiowymi. Aber die Umstände des Lebens müssen uns diese Freude nicht nehmen. Ale te okoliczności nie muszą nam zabierać tej radości. Paulus schreibt einmal: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Paweł pisze kiedyś w swoim liście: radujcie się w Panu zawsze. Wann schrieb er das, als es ihm so richtig gut geht? Kiedy on to pisze? Czy to wtedy, kiedy mu się dobrze powodziło? Nein, er schrieb es als er im Gefängnis war. Nie, on to pisze z więzienia. Und doch hatte er Freude im Herzen. A jednak w sercu miał radość wtedy. Ihr Lieben, wann freuen wir uns? Kochani, kiedy my się cieszymy? Wenn wir gerade Urlaub haben? Wtedy, kiedy mamy akurat urlop? Oder freuen wir uns in dem Herrn? Albo cieszymy się w Panu. Auch wenn die äußeren Umstände mal nicht so gut sind. Wtedy, kiedy zewnętrzne okoliczności wcale nie są takie przychylne, sprzyjające. Wir haben gesungen in unserem Lied, dass Gott unsere Herzen kennt. Myśmy śpiewali w naszej pieśni, że Pan zna nasze serca. Ja, er weiß, dass wir manchmal niedergeschlagen sind. On wie, że my niekiedy jesteśmy przybici, przygnębieni. Er weiß, dass wir nachts manchmal Tränen weinen. On wie, że my niekiedy w nocy płaczemy. Aber dann kommt er, um uns Trost zu spenden. Ale on przychodzi, aby nas pocieszyć. Da möchte er es uns erleben lassen, dass wir uns trotzdem freuen können. On chce nas ożywić, abyśmy pomimo tych okoliczności mogli się cieszyć. Vielleicht hast du eine Enttäuschung erlebt. Może doznałeś zawodu w swoim życiu. Aber dann war der Herr Jesus dir ganz nahe. Ale wtedy Pan Jezus był Tobie bardzo bliskim. Und da hast du gemerkt, wie das eine tiefere Freude gibt, als das, was du dir eigentlich gewünscht hattest. Może Ty zauważyłeś wtedy, jaką głęboką radość On Tobie wtedy podarował, zamiast tego, co sobie życzyłeś. Aber es kommt einmal der Augenblick, wo es nichts mehr gibt, was diese Freude beeinträchtigt. Ale przyjdzie też i taki moment, kiedy już nic nie zakłóci tego wesela. Wenn der Herr Jesus uns zu sich nimmt, kiedy Pan Jezus weźmie nas do siebie, dann wird nichts und niemand mehr diese Freude stören. To nic i nikt nie zakłóci nam tej radości. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Oni zaczęli się radować. Das ist das Teil, das wir als Christen, die Leben aus Gott haben, besitzen dürfen. To jest coś, co jako chrześcijanie możemy już teraz posiadać. Freude jetzt schon hier auf der Erde in Gemeinschaft mit Gott. Radość już teraz w społeczności z Bogiem. Und dann eine Freude, die einmal in die ewige Freude einmündet. I to jest radość, która przenika, czy wstępuje w tę wieczną radość, albo łączy się z tą wieczną radością. Der letzte Vers, viele sind berufene, wenige aber auserwählte. Ten ostatni wiersz, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Wir hatten hier gesehen, dass der Ruf ausging an alle. Myśmy widzieli, że to wezwanie skierowane było do wszystkich. Und jetzt gibt es zwei Seiten. I teraz ma to dwie strony. Es gibt die Seite der Verantwortung des Menschen. Pierwszą stroną jest strona odpowiedzialności ludzi. Und die Verantwortung des Menschen ist, die Botschaft von dem Herrn Jesus anzunehmen. I odpowiedzialnością tą jest przyjąć to wezwanie Pana Jezusa. Da gibt es die andere Seite, das ist die Seite Gottes. Teraz jest druga strona, strona Boża. Gott hat auserwählt. Bóg wybrał. Aber der Mensch darf das niemals als Ausrede nehmen. Ale człowiek nie może powiedzieć, że to nie może się tym wymawiać. Es ist mal ein guter Vergleich gemacht worden. Kiedyś ktoś dobry przykład czy porównanie wypowiedział. Wenn wir die Tür dort sehen, jeśli widzimy drzwi z tyłu, dann ist das die Tür, durch die Menschen eingehen müssen, um errettet zu werden. To są to drzwi, przez które muszą wejść ludzie, aby zostać wyratowani. Und dann steht oben über der Tür: Tu Buße und bekehre dich. I tam na zewnątrz tych drzwi napisane jest: nawróć się i pokutuj. Das ist die Verantwortung des Menschen. To jest właśnie odpowiedzialność, którą mają ludzie. Und wer gehorsam ist und durch diese Tür eingeht, a kto jest posłuszny i przechodzi przez te drzwi, der ist errettet. Ten jest uratowany. Und dann schaut er zurück. I on odwraca się, patrzy na te drzwi, przez które wszedł. Und dann sieht er die Tür von der anderen Seite. Widzi właśnie te drzwi z drugiej strony. Und dann steht oben drüber: auserwählt. I tam jest napisane: wybrany. Nicht umgekehrt. Nie inaczej. Wir wollen die Dinge nicht umdrehen und eine Ausrede suchen. Nie możemy po prostu odwrócić tych rzeczy i szukać wymówki dla siebie. Wer den Herrn Jesus ablehnt, kto odrzuci Pana Jezusa, der macht damit nur deutlich, dass er nicht zu den Auserwählten gehört. To nie może się wymówić i powiedzieć, że on nie został wybrany. Was für eine Gnade Gottes. Jakaż Boża łaska. Der Ruf geht aus zu allen. Wezwanie skierowane jest do wszystkich. Er möchte den Menschen gerne Freude schenken bei diesem Hochzeitsfest. On chce na tym weselu darować wszystkim ludziom radość. Und alles soll dazu dienen, dass der Herr Jesus, sein Sohn, groß gemacht wird. I wszystko ma służyć ku temu, aby jego syn mógł zostać wywyższony.